Lewica chce silnej, sprawnej i demokratycznej Europy. Chce Europy, która chce i potrafi się zmieniać na lepsze. Ale przede wszystkim chce Polski, która tę Europę współtworzy, która sama wychodzi z pozytywnymi, dobrymi pomysłami i przekonuje do tych pomysłów inne kraje. To jest bardzo ważne, bo przed Europą, przed nami wszystkimi, przed Polską stoją ogromne wyzwania. Być może największym z nich jest sprawiedliwa transformacja energetyczna. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy, to musimy przestawić naszą energetykę, naszą gospodarkę na zielone tory. Jeżeli chcemy być bezpieczni, to musimy przestać kupować paliwa kopalne od wrogich nam autorytarnych reżimów. Ale trzeba powiedzieć jasno, to się nie uda, to nie może się udać, jeżeli najwyższą cenę za te zmiany, za te potrzebne zmiany zapłacą zwykli ludzie. Za ratowanie naszej planety muszą zapłacić ci, którzy najwięcej zyskali na jej niszczeniu. Wielki międzynarodowy biznes. Europa potrzebuje zielonej energii, tak ze źródeł odnawialnych, jak i atomu. Jeżeli chcemy kolejne sfery naszego życia elektryfikować, a potrzebujemy transport, ogrzewanie, całe gałęzie przemysłu, to musimy postawić sprawę jasno. Europa potrzebuje renesansu energetyki jądrowej. Europa potrzebuje ogromnych publicznych inwestycji w nowe elektrownie atomowe i Polska powinna być tutaj liderem. Zielona transformacja to nie mogą być tylko czy przede wszystkim ograniczenia i zakazy. Potrzebujemy atrakcyjnych, zielonych alternatyw dla ludzi. Jeżeli chcemy, żeby mieszkańcy i mieszkanki Europy przerzucili się z samochodów, z samolotów na kolej, to potrzebujemy zbudować potężną europejską kolej, która zapewni wygodne, dostępne, tanie połączenia kolejowe, tak krajowe, jak i międzynarodowe. To jest wybór lewicy. Zamiast ograniczeń i zakazów, atrakcyjne, zielone inwestycje. I ja wiem, że to nie będą łatwe zmiany, że przed nami trudna droga, ale jestem przekonany, że mogą to być zmiany na lepsze dla nas wszystkich. Do tego potrzeba dobrych pomysłów, dobrego programu i odwagi. Lewica to ma.